Ale zimno. Dorzuć coś do ognia. Czekaj, może ten komiks. Ogłupiałeś! Co? Sferalny major Mebiusa. Feralny co? Feralny major! Biały kruk, jeden z najważniejszych twórców światowego komiksu. Skąd ty takie rzeczy w ogóle wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00. Witam wszystkich w 376. odcinku audycji Prosto z kadru. Za sterami Szymon Dopierała, przed mikrofonem Wojciech Nelec oraz Filip Bąk. Dzisiaj chcielibyśmy poświęcić audycję teorii komiksu w zasadzie, albo komiksowi i różnym kontekstom, które są wokół całego tego medium. Innymi słowy, chcemy zrozumieć, czym jest komiks. I dlatego dzisiaj Nadstawcie Uszu będzie jedna z tych mądrych audycji, po których... Nie będzie takie same. Po których będziecie wiedzieć dokładnie, po jakie publikacje należy sięgnąć, żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat sztuki komiksu, żeby potem mieć konkretne argumenty i nieść taką radosną wiadomość w świat, że komiksy też są ambitne, też są magiczne, też są wspaniałe, też je warto brać do ręki, do czego co tydzień was namawiamy. Innymi słowy, spoiler, komiks jest sztuką. Dzisiaj będziemy omawiać takie dwie publikacje, dwie książki, jak zrozumieć komiks Scotta McClouda z wydawnictwa Kultura Gniewu. I komiks i jego konteksty od, żeby się nie pomylić, Instytutu Kultury Popularnej. Tak jest. Do pomocy zaprosiliśmy dwóch gości, ale to do nich... Z nimi połączymy się za chwileczkę. Na razie może ku gwoli jeszcze wstępu. Chciałbym parę słów powiedzieć na temat Scotta McClouda, zrozumieć komiks, ponieważ zaraz połączymy się z doktorem Birkiem, jednym z tych największych autorytetów, jeśli chodzi o teorię komiksu. Ale na początku chcielibyśmy was poinformować, czym jest zrozumieć komiks Scotta McClouda, ponieważ przez wielu uznawana to jest jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza publikacja, jeśli chodzi o to medium, wydana w 1993 roku przez Scotta McClouda w Stanach Zjednoczonych. U nas, na naszym rynku, doczekaliśmy się niedawno, w końcu. W końcu, tak. To jest jedna z tych publikacji, na które wiele ludzi czekało, ponieważ jest bardzo wartościowa pod względem swojej treści. I zwraca uwagę na takie rzeczy, na które potencjalny czytelnik nie zawsze spojrzy. Tak samo jak w przeczytaniu tej książki. No właśnie, to jest komiks, słuchajcie, komiks, gdzie w formie komiksu Scott McCloud pokazuje, opisuje, czym jest to medium. Wskazuje nam na pewne magiczne rzeczy, o których nie ma pojęcia czytelnik, dopóki sam nie zacznie badać komiksów albo sam nie zacznie rysować komiksów. I tak idąc rozdziałami, najpierw wychodzimy tak plus minus z definicji, czym jest komiks. Ponieważ, no, wiadomo, no, jeśli chodzi o definicję komiksu, no to myślę, że komiks jest na tyle złośliwym medium, że cały czas nie daje się zakleszczyć w ramy jakiejkolwiek definicji, więc powiedzmy, że tutaj ta część jest jakby umowna. Co ty, na co chciałeś zwrócić uwagę? A będzie coś o Batmanie? Nie będzie niczego o Batmanie? Przepraszam, nie mogło się powstrzymać i nie nawiązać do tego kadru z tego komiksu. Tak, bo Wojtek, jeśli nie wiecie, jest jednym z administratorów portalu Batcave i tutaj jest, jak jest ta cała debata w komiksie nad definicją, to też jest mowa o Batmanie. W każdym razie mamy w bardzo taki obraz, ciekawy sposób przedstawioną definicję komiksu i na podstawie tej definicji mamy parę słów o historii komiksu, gdzie ten komiks się pojawiał na przestrzeni wielu, wielu wieków. Dalej mamy rozważania, czym jest cartoon, i McCloud informuje nas, że to, czego nie widać w komiksie, jest esencją tego komiksu. Ja muszę powiedzieć szczerze, że jak przeczytałem ten rozdział, gdzie właśnie cartoon został omówiony, to ja byłem w takim małym szoku, bo w końcu faktycznie ktoś zdefiniował to, czego nie potrafiłem opisać. I wyraźnie też przy okazji pokazuje, czym jest właściwie cartoon w sensie języka angielskiego, ponieważ u nich to ma dosyć szerokie znaczenie. My nie mamy de facto słowa, które oznacza takie cartoon, jakie tam jest opisywane. Mhm.
I ja w ogóle tutaj chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ jeśli w swoim życiu na przykład słyszeliście od, nie wiem, starszego rodzeństwa albo od swoich rodziców, nie marnuj czasu przy tych kreskówkach, to w tym momencie macie materiał konkretny, w jaki sposób przedstawić im. A konkretnie grubą książkę, którą możecie ich uderzyć w głowę. Nie, bo mówię o rozdział drugi, czyli o przedstawienie, czym jest kartun, dlaczego te uproszczenia, ta karykaturalność ma swoją też wartość. I to dążenie do takiej fotorealistyczności niekoniecznie musi być dobre. Ma też swoje oczywiście zalety, swoje wady, ale że ten kartun również się na swój sposób broni. I to mamy w rozdziale drugim. Później mamy coś niesamowitego, czyli, znaczy ja to nazywałem zawsze indukcja, ponieważ ja miałem dostęp do MacLeoda już w liceum, ale w języku niemieckim. Tutaj ten sprechen termin jest... Deutsch? I spreche w deche. Tutaj to jest wyjaśnione mianem... Czy zaraz zapominam? Do... Krew między kadrami. Tak? O tym mówisz? Czekaj. Do powiedzenia? Tak to było napisane. Tak. Do określenia. Do określenia, tak. Jako do określenia, czyli ta cała magia, która dzieje się w tej przestrzeni międzykadrowej, w tej też jest nowy termin, który był ciekawy. Innymi słowy, są to rzeczy, którymi ty się mocno zająłeś w ostatnim czasie. Tak, i słuchajcie, no dobra, bo tutaj może pominę, bo tak zaczęliśmy... informować, co jest w spisie treści, poszczególne rozdziały, aczkolwiek tutaj chciałbym faktycznie powiedzieć parę słów, ponieważ ja mam do tego komiksu wielki sentyment. Ja z MacLeodem spotkałem się w liceum, czyli jakoś w 2004-2003 roku. Miałem go w wersji niemieckiej. Pamiętam długie godziny, kiedy siedziałem ze słownikiem i kiedy każde słówko w każdym kadrze musiałem przetłumaczyć, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I byłem tak zafascynowany tym językiem komiksu, tą całą teorią, którą przedstawił mi Scott McCloud, że zacząłem się... Stał się to moim konikiem. Jakby to były czasy, kiedy miałem dostęp tylko do Teodora Teplica, sztuki komiksu, i MacLeod jakby był drugą publikacją na temat komiksu. Od czasu do czasu wpadały jakieś zeszyty komiksowe, czyli ten magazyn popularno-naukowy o komiksie, ale to MacLeod jakby obudził we mnie tą nutkę badacza, i za każdym razem, kiedy miałem jakąś prelekcję na różnych festiwalach, konwentach, to za każdym razem starałem się przemycać tą wiedzę na temat języka komiksowego za pomocą popularnych pozycji, jak, nie wiem, Naruto, jak tak, Bleach, jest, jak inne właśnie... Filip, stałeś się jednym wielkim trolem, ponieważ robiłeś prelekcję Naruto kontra Bleach. Wszyscy myśleli, że będziesz się kłócił z ludźmi na temat tego, co jest lepsze, a ty im wciskałeś teorię komiksu, kadru i to, co się między nimi... Tak. Ja na przykład jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że w końcu MacLeod został wydany na rynku polskim, ponieważ liczę na to, że takich jak ja z fascynatów językiem komiksowym pojawi się więcej. Bo wcześniej dostęp mieli tylko ci ludzie, którzy mieli na tyle samozaparcia, żeby bawić się w języki obce i dziwne terminy. A teraz ma to dostęp do tego każdy. I tutaj właśnie też w trakcie audycji prawdopodobnie wiele razy się zagnę i zakręcę, ponieważ ja, kiedy spotkałem się z tą terminologią w języku niemieckim, to musiałem sobie w jakiś tam sposób przetłumaczyć na język polski. Tak, jestem przekonany, jeszcze mam nadzieję, że poruszę ten temat z doktorem Birkiem i z naszym drugim gościem Michałem Błażejczykiem, który jest odpowiedzialny za tłumaczenie, aczkolwiek od czasu do czasu rzucę jakimś takim terminem, który nie do końca będzie zgodny z tłumaczeniem wersji polskiej zrozumieć komiks, ale no i tutaj będę miał też swoje takie pytanie, czy w jaki sposób należy taką terminologię tworzyć, w jakim stopniu ona funkcjonuje w języku polskim, jak to wszystko wygląda z punktu widzenia tłumacza i z punktu widzenia teoretyka, także tutaj będę miał swój własny taki osobny indywidualne pytania. Słuchajcie, jeśli macie własne pytania, obserwacje, to na stronie Prosto z Kadru na Facebooku zobaczycie planszę z dzisiejszą audycją. 376 odcinek. Na tej planszy jest okładka Zrozumieć Komiks oraz książki Komiks i jego konteksty. Tam możecie zadawać pytania, ponieważ zaraz połączymy się z doktorem Birkiem oraz z Michałem Błażejczykiem i będziecie... No i na pewno przeczytamy wasze pytania, wasze niewiadome, tak żeby oni mogli to wszystko rozwinąć. Jeszcze warto wspomnieć, zanim połączymy się z pierwszym gościem, że do Zrozumieć Komiks wstęp napisał sam Jerzy Szyłak. I on tutaj przypomina, że Scott McCloud nie jest jako takim badaczem. On nie jest badaczem komiksu, nawet nie aspiruje do miana takiego badacza. On tutaj nawet przywołuje bibliografię. Ja tutaj zacytuję, sporządzona przez MacLeoda bibliografia pozwala stwierdzić, że w swojej pracy przywołuje on i efektywnie wykorzystuje tylko jedną książkę poświęconą teorii komiksu, czyli rzecz, którą napisał Will Eisner.
Tutaj dalej jest, że rzeczywistości twierdzenie to jest nieprawdziwe. Ja tutaj mam pozaznaczone cytaty, ale na przykład też bardzo ciekawy przykład, jaki przytoczył Jerzy Szyłak, ponieważ no, McCloud nie jest teoretykiem. On w naukowy sposób nie opisuje komiksu, tylko opisuje go w taki przystępny. I on tutaj przywołuje przykład z naszej historii polskiej, że Stanisław Lem napisał fantastykę i futurologię, teoretyczną rozprawę mówiącą o gatunku, którym się zajmował. Zarzucono mu wówczas brak warsztatu literaturoznawczego, pewną dowolność w doborze opisywanego materiału i inne niedostatki. Pomimo upływu lat, fantastyka i futurologia pozostaje jednak najlepszym opracowaniem na temat science fiction, jakie kiedykolwiek w Polsce napisano. Co tylko udowadnia, że... Będąc autorem, autor wie o czym najlepiej, o czym pisze, tak? Bo McCloud ma na to, ma swoje doświadczenie z komiksem, więc wiedział, jak przerzucić właśnie to wszystko, co w końcu stało się tą jego, tym albumem poświęconym, jak zrozumieć komiks. Jerzy Szyłak również przywołuje pracę Marshalla McLuhana i wyjaśnia również powiązania oraz inspiracje, materiał, który czerpał McCloud z jego książki Zrozumieć media. I na końcu jeszcze przypomina, że McCloud tak naprawdę w bardzo intrygujący, interesujący sposób wykorzystuje wszystkie te mechanizmy, które opisuje za pomocą komiksu. Ponieważ tak naprawdę zrozumieć komiks to jest historia pewnego pana w okularach, który opowiada pewien wykład na temat historii komiksu, na temat istoty kartunu, na temat różnych mechanizmów. Zahacza nawet o filozofię życia momentami. I robi to na tyle atrakcyjny sposób, że inspiruje czytelników na całym świecie do tego, żeby brać długopisy, brać ołówki, brać pióra i zacząć tworzyć komiksy. To jest prawda, ja po tej książce się poczułem bardzo zainspirowany. Ja myślę, że to jest, w tym roku to będzie najważniejsza, to jest już najważniejsza publikacja i tak stawiam na to, że do 5 do druków ze spokojem dojdzie. Mam nadzieję, trzymam kciuki. Nie, no ze spokojem myślę, że w ciągu paru lat tak do 4 do druków, ale myślę, że dopiero 5 do druk tej książki nasyci rynek, ponieważ tak naprawdę to nie tylko zrozumieć komiks powinien być kierowany do ludzi, którzy czytają komiksy, interesują się tym medium, ale również do nauczycieli, do pedagogów, do ludzi zajmujących się nie tylko komiksem, ale innymi dziedzinami sztuki. Ja przede wszystkim bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem chociażby na swoim Facebooku, jak zobaczyłem, ilu moich znajomych niezwiązanych bezpośrednio z komiksem chwaliło się tą książką i jak się cieszyło, że u nas wyszła, że cieszyła się z lektury, że jest świetna i w ogóle. I taki mały sygnał, że faktycznie trafia poza te grono tych fanów komiksu od początku. I to jest bardzo dobrze, bardzo fajna rzecz, ponieważ tak jak mówiłeś, to powinno trafić przede wszystkim do ludzi, którzy nie siedzą przede wszystkim w komiksie. Także Scott McCloud, Zrozumieć komiks, to jest absolutnie rzecz obowiązkowa dla wszystkich. Nie ma tej nic dodać, nic ująć, niezależnie jakie komiksy czytacie, niezależnie czy czytacie w ogóle komiksy, to Zrozumieć komiks to jest pozycja, która powinna znaleźć się na półce w każdym domu praktycznie, moim zdaniem. Tyle tytułem wstępu. Zaraz połączymy się z naszym pierwszym gościem. Zostańcie przy radioodbiornikach. Jeśli macie jakieś pytania, to szybko zadawajcie je na stronie Proste z kadru na Facebooku, a na razie Szymon puści wam pierwszy kawałek. Wracamy do Zrozumieć komiks. Jest nasz pierwszy gość na antenie, czyli dr Wojciech Birek. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak żeśmy się umawiali, ponieważ Zrozumieć komiks to jest bardzo rozległy temat, także my teraz jakby zamieniamy się w słuch i chcielibyśmy posłuchać po prostu, co pan też doktor ma do powiedzenia na temat tej nietuzinkowej, jakże istotnej publikacji. Pierwsze słowo, jakie mi się ciśnie na usta, kiedy słyszę informacje o polskim wydaniu tego dzieła, to jest nareszcie, ponieważ to jest już taki klasyk teorii komiksu, czy myślenia o komiksie, już nie mówię o specyficznej jego formie, myślę, że do niej troszkę później będę musiał powrócić, że właściwie każdy z ludzi, którzy i w Polsce, i na świecie próbowali zajmować się komiksem troszkę poważniej, musiał się z
tym tytułem zetknąć. Myślę, że nie ja jeden miałem doświadczenie z obcojęzycznymi wersjami tego dzieła. Ja akurat czytałem je w wersji najpierw francuskojęzycznej, później zdobyłem angielską, musiałem je porównywać, bo oczywiście były różnice w tłumaczeniach, jak to w tekstach o różnych aspiracjach naukowych. I naprawdę no, to jest bardzo ważne, żeby móc dostać do ręki ten tekst w wersji polskiej, żeby móc się z nim spokojnie zapoznać, żeby móc troszeczkę na spokojnie pomyśleć o tym, czym jest komiks, bo wracam do tytułu. Tytuł brzmi zrozumieć komiks, natomiast pierwsze wyzwanie, jakie staje przed czytelnikiem tego komiksu o komiksie, to jest to, żeby zacząć o komiksie myśleć, prawda? To jest takie dzieło, które inspiruje. I nawet jeżeli mówimy o tym, że to bardzo ładnie profesor Jerzy Szyłak podkreślił we wstępie do dzieła Scotta McClouda, że McCloud jest uważany po tym, jak opublikował Understanding Comics, został uznany za jednego z czołowych światowych teoretyków komiksu. Tymczasem on jest przede wszystkim twórcą, który w oparciu o swoją bardzo rozległą praktykę i swoje zainteresowanie tym medium dał wyraz swoim doświadczeniom. Oczywiście wspierając je całą masą rozważań teoretycznych, ale jakby różnica pomiędzy tą klasyczną uniwersytecką teorią, a tą praktyczną teorią Scotta McClouda daje się tutaj zauważyć. I myślę, że warto o tym też pamiętać, że to nie jest taka teoria, którą można bez żadnych zastrzeżeń zestawić z różnymi przemyśleniami naukowymi. Natomiast ona ma właśnie tę dodatkową wartość, że jest wynikiem refleksji połączonej z praktyką twórczą. I to, co Scott McCloud pokazuje z tym pierwszym i następnych dwóch tomach tej trylogii o komiksie, no to jest przede wszystkim niezwykle błyskotliwy i rozbudowany wywód z jednej strony naukowy czy też paranaukowy, a z drugiej strony jest to świetnie opowiedziane. Tutaj ta sama forma komiksowa też jest niezwykłą istotną wartością tego przekazu. Ja mówiłem, że sięgnąłem po ten komiks o komiksie już jakiś czas temu. No, najwyższy czas, żeby każdy z nas mógł swobodnie, bez jakichś skomplikowanych operacji, mógł się z nim zapoznać i z nich skorzystać. Myślę, że to jest bardzo pożyteczny materiał do przemyślenia. Nie wiem, czy ja już powinienem powiedzieć, jak bardzo mnie zainspirował ten pewne aspekty, pewne elementy wywodu McClouda. No, pierwszą rzeczą, jaka mi się bardzo spodobała, to była forma oczywiście. To, że McCloud sięgnął, właściwie idąc o krok dalej od swojego mistrza Willa Eisnera, który napisał i narysował jednocześnie taką dylogię pokazującą, czym jest sztuka narracji obrazkowej. Właśnie bardzo istotnym składnikiem tamtego przekazu były ilustracje, przykłady, które Eisner po prostu pokazał, jak pewne zabiegi narracyjne, jak pewne aspekty
narracji komiksowej funkcjonują. Na przykładzie, tutaj można powiedzieć, że McCloud poszedł jeszcze dalej, ponieważ on odsłonił jakby całą materię komiksu, jednocześnie o niej mówi. No to jest chyba najbardziej autotematyczny z komiksów, jaki można sobie wyobrazić, kiedy no, tą materią fabularną jest sam komiks. Moim zdaniem to jest też niezwykle cenne, wyjątkowe świadectwo tego, jak do jakich refleksji może sprowokować komiks, prawda? Czyli tutaj można tą taką bardzo, można powiedzieć, bezpretensjonalną opowieść o komiksie, ale także o postrzeganiu świata, o kreacji, no i o paru jeszcze innych rzeczach, o znakach i tak dalej, i tak dalej. Można ją po prostu polecić na wszystkim niedowiarkom, prawda? Czyli ludziom, którzy i samą formę komiksu i to, co komiks sobą reprezentuje, odrzucają, uznając, że ona jest miałka i błaha. Prawda? Tutaj widzimy, że można w takiej bardzo prostej i właśnie bezpretensjonalnej formie mówić o rzeczach no, i ważnych, i trudnych czasami. Prawda? I to wcale nie jest takie strasznie trudne wtedy, kiedy się to czyta w formie komiksu. No, to jest taka obrazkowa instrukcja obsługi z jednej strony samej formy komiksu, ale też obsługi twórcy komiksowego i czytelnika komiksu, bo tutaj są i pewne mechanizmy kreacji komiksu bardzo pięknie pokazane w formie narracyjnej i mechanizmy lektury komiksu, więc myślę, że zalety to na pewno można mnożyć tej publikacji. Mhm. Powtarzam, najwyższy czas, żeby ona się u nas pojawiła. Dobrze, to ja chciałbym przejść do pytań przygotowanych. Przede wszystkim terminologia, ponieważ panie doktorze, jest jakby pierwszym strażnikiem twardych terminów w Polsce. Przynajmniej takie chodzą plotki. Nieprawda, jestem tam w szarym końcu, ale no dobrze. No i właśnie, czytałeś najpierw publikację francuskojęzyczną, potem anglojęzyczną, a teraz mamy w polskim języku. To jakie masz podejście do właśnie terminów, które w tym momencie jakby wchodzą już na stałe do języka polskiego? Ja myślę, że to jest bardzo porządnie zrobione. Nie wiem, czy już rozmawialiście z Michałem Bożejczykiem, ale zaraz ja mogę rozmawiać teraz za pośrednictwem radia powiedzieć, że moim zdaniem on zrobił dobrą robotę, że jakby tutaj zadbał o to, żeby to było klarowne. Oczywiście no, terminologia stosowana przez McCloud to też ma swoje specyficzności, prawda? I należy je zachować. Też nie możemy, ja to odnoszę do wszystkich właściwie tekstów, które mają takie czy inne ambicje naukowe i w momencie, kiedy je tłumaczymy, no to człowiek zwykle staje przed takim dylematem, albo starać się uprościć zbyt skomplikowaną terminologię, jeżeli ona jest zbyt skomplikowana, co się bardzo często zdarza, prawda? To znaczy, kiedy właśnie okazuje się, że posługujemy się żargonem, no właśnie żargonem, prawda? Zrozumiałem dla specjalistów, a tymczasem medium czy środek przekazu, o którym piszemy, ma również, jest obiektem zainteresowania również takich odbiorców, którzy mogą po prostu tego języka nie rozumieć, prawda? No mhm. I tutaj jest ryzyko, że część czytelników po prostu zostanie tutaj postawiona pod ścianą przez tę bardzo trudną terminologię. W przypadku McClouda wydaje mi się, że tutaj nie ma aż tak wielkiego niebezpieczeństwa, bo nawet jeżeli powołuje się na jakieś skomplikowane pojęcia, to stara się je bardzo prosto i klarownie, no jak to w komiksie, prawda, wyjaśnić. I tutaj naprawdę chyba to się udało, to się Michałowi praca translatorska przy tym komiksie udała i myślę, że będzie się go dobrze czytać. I rzeczywiście ja dostrzegłem różne właśnie różnice między angielską i francuską wersją językową. Nie miałem jakby tutaj powodu i okazji, żeby
próbować szukać dziury w całym, czyli sprawdzać słowo w słowo tłumaczenie z oryginalnym, jeżeli chodzi o polską wersję, ale takie rzeczy zwykle dostrzega się wtedy, kiedy jakieś pojęcie, które widzimy w tekście, no po prostu nie działa, prawda? Czyli nie pasuje do kontekstu, nie jest zrozumiałe i mamy do czynienia z jakimś fiksem. No tutaj takich sytuacji wydaje mi się, że nie ma. Także pod tym względem myślę, że jest bezpieczny grunt dla odbiorcy w Polsce. Jan Dask, pytanie do określenia, ponieważ McCloud tutaj przywołuje 6 różnych odmian stopni do określenia, po czym robi takie matematyczne wykresy. W słupkach pokazuje, że komiks tak naprawdę udowadnia, może składać się z pierwszej, z drugiej, trzeciej i czwartej, znaczy z tych stopni, drugiego, trzeciego i czwartego do określenia, żeby istnieć. Te 3 stopnie są potrzebne, żeby powiedzieć historię. To w tym momencie mi się zrodził w głowie taki wniosek. Skoro, żeby istniał zrozumiały komiks, wystarczy z tych 6 wykorzystać 3 stopnie do określenia, to czy w takim razie, jeśli jakiś twórca wykorzystuje pozostałe 3, czyli 1, 5 i 6, to można powiedzieć, że w tym momencie wzrasta jego wartość artystyczna? Nie, ja myślę, że to tak naprawdę nie zależy, jakość artystyczna komiksu nie zależy od aż tak, można powiedzieć, matematycznych podejść, prawda? Bo tutaj mamy rzeczywiście do czynienia, słowo do określenia w momencie, jak nie znamy kontekstu, pewnie nie do końca będzie zrozumiałe i dla mnie to jest po prostu, ja to tak nazywam po swojemu, prawda? Czyli używam troszkę jeszcze pewnie prostszego języka, bo tutaj słysząc samo słowo możemy się zastanawiać, co ono dotyczy. Chodzi o zestawienie dwóch kadrów w komiksie, prawda? Czyli sposoby połączenia kadru, który rozpoczyna jakąś historię i tego, który po nim następuje. I one idą od właśnie takich najbardziej linearnych połączeń, aż po połączenie abstrakcyjne, kiedy dwa kadry niczym się ze sobą nie wiążą, a jednak się w komiksie pojawiają, prawda? Tak. Tutaj moim zdaniem to wszystko my powinniśmy patrzeć na to nie pod kątem wtedy, kiedy mamy do czynienia z konkretnym utworem, albo nie tyle pod kątem rozwiązań technicznych, tylko tego, czemu one służą, prawda? Czyli efektu, który zostanie uzyskany. Więc mechaniczny dobór takich czy innych form bez uzasadnienia może nam dać rzecz nieudaną, prawda? Natomiast w momencie, kiedy świadomie i jakimś zamierzeniem artystycznym posługujemy się takimi czy innymi technikami, no to ewidentnie one prowadzą do właściwego rozwiązania. One wtedy działają. Także tutaj ja myślę, że trzeba raczej w stronę takiego funkcjonalizmu dążyć, prawda? Czyli po pierwsze, jak to działa? Nie tylko w sensie, jaki mechanizm tu działa, ale czemu ten mechanizm służy? Jakie efekty on daje? I to wtedy rozstrzyga jakby całą tę sprawę. Dzisiejsza audycja jest poświęcona również książce Komiks i jego konteksty, do którego napisałeś tekst. Po co nam stylistyka komiksu? I tutaj najpierw rozpoczynasz od definicji, czym jest stylistyka, jak wygląda stylistyka w literaturze, w filmie, w malarstwie, a potem właśnie przechodzisz do tego, o co chodzi w stylistyce komiksowej. I jest taka właśnie, chodzi tutaj o badanie języka komiksowego. I w tym momencie pytanie, czy warto właśnie analizować poszczególne dzieła, bo tutaj mówisz o 2 stopniach stylistyki, czyli o takich ogólnych zasadach, którymi rządzi się jakieś medium, i później o ekspresjach poszczególnych twórców. I pytanie, czy warto faktycznie robić analizy, chociażby pod kątem tych wszystkich wytycznych, które dał McCloud w swojej książce, czy warto robić analizy poszczególnych dzieł, poszczególnych twórców? No moim zdaniem bardzo, ponieważ to odsłania czasami niesamowite bogactwo znaczeń, bo owszem, my możemy powiedzieć, no dobrze, czytam komiks, on mi się podoba, jest fajny.
I bardzo często na tym kończymy. Natomiast czasami coś nas intryguje, coś nas pociąga. Nie zawsze potrafimy od razu odpowiedzieć, co właściwie zadecydowało o tym, że to, co zobaczyliśmy, jest udane. Albo wręcz w trakcie lektury już pewne mechanizmy nam się rzucają w oczy i widzimy, że czy w komiksie, czy w literaturze, czy w filmie, czy w innych sztukach, które opowiadają historię, pojawiają się pewne mechanizmy, pewne, można powiedzieć, zabiegi, prawda, artystyczne, które opierają się na różnych systemach budowania tego typu figur, prawda? I w momencie, kiedy te figury po prostu działają, kiedy te rozwiązania okazują się niezwykle trafne, kiedy patrzymy na coś, czego dotąd nie widzieliśmy, prawda? Mimo, że pewien zabieg, powiedzmy, funkcjonuje już od jakiegoś czasu i wszyscy go używają i nagle ktoś wpadł na jakiś nowy pomysł, no to aż się prosi, żeby zobaczyć, jak ten mechanizm działa. I dla mnie komiks jako ta materia analityczna, czyli jako ten obiekt, który aż się prosi o to, żeby przyjrzeć się, jak pewne rzeczy zostały zrobione, jak pewne efekty działają, no jest takim wymarzonym właściwie materiałem. W tym artykule, o którym wspomniałeś, o stylistyce komiksu, który jest, no od razu mówię, jest niezwykle ciężki w lekturze, no bo właśnie, zaczynam od definicji tego, czym jest stylistyka, a jak wygląda stylistyka w literaturze i tak dalej, wszystko to już właściwie powiedziałeś, no to jest odrzucające, prawda, kto będzie to czytał. No więc dla tych, którzy przebrną przez cały artykuł, jest nagroda. Na końcu są dwie przykłady takiej analizy stylistyki komiksowej. Myślę, że bardzo fajne, kiedy widać pewne mechanizmy tego, jak twórcy świadomie podchodzą do materii komiksu, jak twórcy potrafią z czegoś, co dla innych jest obojętnym materiałem, takim, który jest, bo jest, prawda? Czyli słowo jest w dymku, więc je tam wrzucamy i tyle. Albo rysunek ma wyglądać tak, a nie inaczej, więc go rysujemy i tyle. Nagle okazuje się, że wybór stylu graficznego, że pewne decyzje dotyczące tego, jak będą wyglądały dymki, jak będą wprowadzone teksty narracji. My możemy czytać także na tym poziomie właśnie analitycznym i interpretacyjnym i one nam coś mówią więcej niż tylko same słowa, które są w dymkach czy panelach narracyjnych, same rysunki. Zresztą no, także w innych pracach teoretycznych na ten temat się dużo mówi, że nagle okazuje się, że proste wydawałoby się przezroczyste i niezbyt efektowne rozwiązania kryją w sobie czasami niesamowicie ciekawy materiał do rozpoznania dodatkowych znaczeń albo do wzmocnienia tych znaczeń, które intuicyjnie zobaczyliśmy na samym początku. No dla mnie analiza stylistyki, bo stylistyka jest tylko jednym z poziomów, prawda, utworu komiksowego. Dalej mamy jeszcze cały obszar narracji, historii. Tutaj chodzimy na troszkę bardziej przyjazny grunt, ale na tym poziomie, tym materialnym, graficznym, tym składającym się z właściwie takich ułomnych środków wyrazu, jakimi komiks się posługuje, prawda? Czyli nie może zagrać, nie może się poruszyć, prawda? Więc musi się posługiwać tymi nieruchomymi znaczkami, obrazkami, które zestawia ze sobą w nadziei na to, że ci, którzy będą na to patrzeć, zobaczą w tym żywy świat pełen poruszających się, mówiących, działających ludzi, czujących jeszcze oczywiście, prawda? Przeżywających emocje i czytelnik wraz z nimi będzie mógł te emocje przeżywać. Jest taka, moim zdaniem, fantastyczna wręcz drobna rzecz w jednym z tych przykładów, o których wspominam, że w zakończeniu tego artykułu o stylistyce komiksu. To jest plansza z komiksu Cyrila Pedrozy Portugalia,
której główny bohater wychodzi na ulicę portugalskiego miasta, to chyba Lizbona jest, i on nie zna języka portugalskiego, ale jak się później okazuje, on ma korzenie portugalskie, więc gdzieś w dzieciństwie sporo tego portugalskiego słyszał, on go nie rozumie. I wychodzi na ulicę i ludzie wokół niego rozmawiają. On słyszy te głosy, kadry pełne są dymków z krótkimi wypowiedziami portugalskimi. My też ich nie rozumiemy jako czytelnicy, jeżeli nie jesteśmy Portugalczykami, prawda? Są dla nas niezrozumiałe. One są zabarwione bodajże na żółty czy ciemnożółty kolor, pokazując jakby pewną właściwość językową, że to są teksty mówione po portugalsku, tak to w tym komiksie funkcjonuje. I w pewnym momencie jeden z tych tekstów przechodzi, jeden z tych dymków przechodzi dosłownie przez głowę głównego bohatera, wpada jednym uchem, wychodzi drugim. I w tym momencie ten dymek zabarwia się na niebiesko, zmienia kolor. I ta zmiana, i od tego momentu bohater jakby zmienia też swoją postawy, swój nastrój, zaczyna być szczęśliwy, zaczyna się anielsko uśmiechać i słucha tych tekstów, które wszystkie wokół niego zmieniają się na niebieskie, czyli on jakby coś załapał, coś rozpoznał, coś odczytał. Przy czym znikają tak naprawdę znaczenia tych tekstów. My słyszymy tylko, widzimy w dymkach napisy la, czyli tak naprawdę nie chodzi tutaj o to, że on rozpoznał znaczenie, tylko że on rozpoznał melodię języka. Naprawdę niesamowicie wymyślony środek stylistyczny, żeby wsadzić bohaterowi do ucha dymek, zmienić jego kolor, żeby pozwolić czytelnikowi po zmianie koloru dymka odczytać emocje bohatera. Nie jest napisane i wtedy poczułem się szczęśliwy, prawda? I ja chciałbym zauważyć. Mamy pewną opowieść. Mhm. Ja chciałbym zauważyć, że przy pomocy takich właśnie środków zrobiłem. Ja chciałem zauważyć, że w ogóle cały komiks Portugalia Cyrila Pedrosy jest pełna właśnie tego typu drobnych środków artystycznych. On często bazuje na bazie kolorów. To jest kopalnia takich zabiegów. Tak jest. Ale my niestety nie będziemy mieli czasu, żeby o wszystkich dzisiaj przytoczyć. Ja chciałbym jeszcze na zakończenie powiedzieć po jedną rzecz, ponieważ często podkreślasz na różnych swoich wykładach, że jakby od tamtego czasu, od czasu publikacji zrozumieć komiks, to jakby badanie, rozmyślanie na temat komiksów poszło do przodu i można znaleźć pewne luki, pewne błędy, które McCloud, które popełnił. I jeśli ktoś teraz wśród nas, drodzy słuchacze, was, drodzy słuchacze, będzie analizował kiedyś jakiś komiks, to ja zwracam uwagę, że jeśli chodzi o dokreślenie, to czwartego stopnia tutaj zacytuję scenę do sceny, kiedy następuje znacząca zmiana czasu lub miejsca. Ja tutaj bym dopisał i czasu, i miejsca, czyli jakby trzeci wariant tego czwartego. I jak jeszcze będziecie liczyć w słupkach, to zwrócicie uwagę, że no niestety McCloud nie rozwinął za bardzo drugiego i trzeciego stopnia i tutaj jest bardzo kontrowersyjny błąd, ponieważ moim zdaniem on podczas liczenia tych słupków myli trzeciego stopnia ze stopniem drugim, także tutaj wszystkim zwracam uwagę i zachęcam do tego, żeby samemu sprawdzić, samemu policzyć jakiś komiks, pobawić się w analizę stylistyki i dać znać, jakie też były efekty badań. Dziękuję ci serdecznie, Wojtku, za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Naszym pierwszym gościem był dr Wojciech Birek, tłumacz, scenarzysta, rysownik i teoretyk komiksu. Zapraszam was na krótką przerwę i łączymy się w tym czasie z naszym drugim gościem, Michałem Błażejczykiem. Mamy połączenie już z naszym drugim gościem z Kanady, Michał Błażejczyk, związany redaktor naczelny Zesztów Komiksowych, ale dzisiaj w roli naszego gościa, który tłumaczył zrozumieć komiks Scotta McClouda. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc pytanie, nie zaczyna się od no więc, mój błąd. No właśnie. Pierwsze pytanie najtrudniejsze i najważniejsze, czyli cała ta zabawa w tłumaczenie. Jaka była problematyka z układaniem polskiej terminologii? Ja myślę, że Wojtek Birek dość dobrze w sumie o tym wszystkim wspomniał. Główny problem chyba jest taki, że w Polsce się stosunkowo mało pisze wciąż na temat teorii komiksu. W czasie, kiedy ja ten komiks tłumaczyłem, było tego jeszcze mniej. W zasadzie jedyne źródła, jakie miałem na ten temat, to były książki Jerzego Szyłaka. I trzeba było jakoś to słownictwo podobierać. Tak jak Wojtek też wspominał,
MacLeod stosuje stosunkowo dużą ilość słów w bardzo takich precyzyjnych znaczeniach. I trzeba było dobrać polskie słowa, polskie odpowiedniki, które będą jednocześnie dobrze pasowały w sensie polszczyzny i będzie się to dobrze czytało, a z drugiej strony nie będą za daleko leżały od intencji MacLeoda, który jakby te słowa po angielsku też mają różne swoje inne konotacje i tak dalej. I myślę, że to było podstawowe prawdopodobnie wyzwanie w tłumaczeniu. Bałem się po prostu, że właśnie może tak wyjść, że coś przetłumaczę w jakiś sposób i potem... Przyjdzie tłum, będzie rzucać kamieniami. Tak jest, nie będzie to zbyt dobrze odebrane. Zresztą były takie przypadki słów, które prawda, po dotarciu do połowy tłumaczenia stwierdziłem, że nie trzeba zmienić i potem wszędzie musiałem wszystko pozmieniać dane słowo, ale tak jak generalnie z tego, co czytam, to wydaje mi się, że wyszło to jednak dobrze. No i to, z czego się też bardzo cieszę i na co bardzo naciskałem wydawcę, to jest to, żeby to tłumaczenie miało dobrą korektę merytoryczną zrobioną. Z tego, co wiem, to profesor Szyłak się tym zajął. Nie wiem do końca na ile zmian na skutek jego komentarzy zostało wprowadzonych, ale bardzo się cieszę, że zostało to zrobione, bo dzięki temu mam większą trochę pewność, że nie ma tam jakichś poważnych wpadek. No właśnie, czy konsultowałeś się w sprawie konkretnych tych terminów, czy miałeś jakby dowolność i później zaprezentowałeś swoje tłumaczenie, które było ewentualnie zmieniane? Nie, miałem dowolność i potem to tłumaczenie po prostu miało korektę zrobioną. Mhm. Także w czasie robienia samego tłumaczenia konsultowałem z moją żoną, ale poza tym nie konsultowałem tego ani z profesorem Szyłakiem, ani z żadnymi innymi polskimi badaczami. Ja słyszałem też plotkę, że tak długo czekaliśmy na publikację w języku polskim, ponieważ to tłumaczenie zajęło tyle czasu. Czy to jest prawdziwa plotka? Czy to jest tylko... Jest to prawdziwa plotka, ale taka powiedzmy w połowie prawdziwa. Znaczy na pewno mi to tłumaczenie, z tego co ja pamiętam, zajęło prawdopodobnie około 2 lat albo 3. Wow. No przynajmniej to oczywiście po godzinach robiłem. Mniej więcej w połowie jakoś straciłem impet i zrobiłem sobie dłuższą przerwę i potem do tego wróciłem. Aczkolwiek samo tłumaczenie było już oddane wydawcy prawdopodobnie ze 4 lata temu. I potem z jakichś przyczyn, które są mi nieznane, też dość długo trwało, zanim to trafiło na rynek. To jest dość trudna książka, mi się wydaje, w ogóle do wydania, no jeżeli chodzi też o liternictwo i tak dalej. Także w sumie nie dziwię się, że to długo trwało, ale bardzo się cieszę, że w końcu książka jest. Tak, bo to jest dużo też wstawek grafika, gdzie on daje jakiś przykład, który jest częścią rysunku i żeby wstawić te słowa polskie, to faktycznie no właśnie, to trochę było zabawy. Liternik też musiał trochę się tutaj napracować przy tym, bo dużo tam było wewnątrz rysunków do tłumaczenia w kontekście tego, co się dzieje. Tytułów, jakieś onomatopy. Tak, przede wszystkim. Ale niektóre słowa faktycznie zostawiłeś jakby swoje wątpliwości. Ja, na marginesie. Ja właśnie chciałem w tym kontekście zapytać o słowo cartoon, które tutaj zostało nieprzetłumaczone ze względu na znaczenie. Zacytuję tutaj twoją dopiskę. Angielskie słowo cartoon nie ma niestety polskiego odpowiednika, tym bardziej, że MacLeod używa go w bardzo szerokim znaczeniu, wykraczającym poza rysunek satyryczny, bardziej zbliżonym do rysunek uproszczony lub rysunek schematyczny. No właśnie. I w tym, tak, no to było chyba jedyne słowo, które rzeczywiście, które się dość długo zastanawiałem i uznałem, że lepiej właśnie jest je zostawić po angielsku. Generalnie w języku polskim neologizmy są dopuszczalne i uznałem, że w tym momencie jest po prostu będzie lepiej zostawić wersję angielską i dzięki temu nie odejść za daleko od tego, o co MacLeodowi chodziło. No, że ewidentnie, jeżeli nie ma polskiego odpowiednika, to jeżeli ja wymyślę sobie jakiś odpowiednik, to no nie czułem, że to byłoby właściwe rozwiązanie w tej sytuacji. Tym bardziej, że pewnie odpowiednik byłby dwoma słowami, byłoby to dużo dłuższe, byłoby to dużo ciężej potem też wkładać w kontekst.
wkładać w dymki, także zostawiliśmy to w ten sposób. Ja szczerze mówiąc mam ogromną nadzieję, że ta książka rozpocznie jakąś taką dyskusję troszeczkę może szerszą w polskim. No już teraz zaczynamy dyskusję. No. Zaraz sobie podyskutujemy, jeszcze mam jeden wątek, ale tej wątek chciał jeszcze tak, zabrać. Tak, ja właśnie w kontekście tego słowa kartunu chciałem cię zapytać, czy właśnie miałeś jakieś rozwiązania w głowie na temat tego, jakby to mogło brzmieć po polsku, jeśli jakbyś to przetłumaczyć na język polski. Czy miałeś jakieś swoje propozycje, które by oddały właśnie to, co MacLeod chciał nam przekazać? Nie pamiętam już w tej chwili, to już dość dawno. No, na pewno wchodziły w grę te, które tam w tym komentarzu zawarłem, czyli na przykład rysunek satyryczny, ale to ewidentnie nie chodzi o to. Ikona już została użyta gdzie indziej, także nie było... Szczerze nie jestem przekonany, czy miałem jakiś szczególnie dobrych kandydatów na tłumaczenie tego po polsku. No. Także wracając do tego, co zacząłem mówić poprzednio, no, gdyby ktoś zaproponował jakieś dobre określenie na cartoon, to na pewno byłoby świetnie. Kreskówka. No. Kreskówka też nie, no. Właśnie, no. To jest właśnie ten problem, widzisz, Filipie. Dobrze, teraz ja bym chciał zabrać na chwilę głos, ponieważ ja już zdradziłem, że z wersją niemiecką miałem do czynienia w liceum, od tamtego czasu staram się właśnie szerzyć te wiadomości na temat języka komiksowego, no i również w jakiś sposób musiałem się skonfrontować z kwestią tłumaczenia. I tutaj chodzi na przykład o słowo dookreślenie. Tutaj masz przypisek, jest od ciebie angielskie słowo closure. Postanowiłem dodać z określeniem dookreślenie, pochodzącym od Romana Ingardena. Utwór literacki zawiera miejsca nie do określenia, które powinny być wypełnione w procesie konkretyzacji czytelniczej. Ja bym tak chciał zwrócić uwagę, ponieważ na to akurat słowo. Dlaczego? W wersji niemieckiej było induktion. Ja zawsze mówiłem indukcja, ale potem po jakimś czasie stwierdziłem, że można to zrobić bardziej ogólne, opisowe sformułowanie. Animacja zewnątrzkadrowa, a potem też o ruchu mówiłem w charakterze animacji wewnątrzkadrowej. To jest takie opisujące określenie. I no i tak teraz właśnie teraz mam taki problem, ponieważ ja wykorzystywałem już swoje takie własne terminy, na przykład linie kinetyczne, ty tutaj sprzedłumaczyłeś linię ruchu. I okej, mi się bardzo podoba to stwierdzenie, ale tutaj jakby... dyskusję, znaczy chciałbym o twoją krótką wypowiedź, bo mamy niewiele czasu, ale co sądzisz na temat takiej terminologii, ponieważ tutaj ta publikacja no charakteryzuje już konkretne nazwy. Już one wpisują się do języka polskiego, ale do tej pory no ludzie musieli radzić sobie na różne sposoby, ja jestem tego żywym przykładem. I jak teraz, co sądzisz o takich terminach? One powinny być wyparte przez te swobodnie używane przez różnych prelegentów i krytyków? Czy jednak one powinny funkcjonować, ponieważ, nie wiem, są uzupełniające? Czy to są synonimy według ciebie? No, to jest dobre pytanie. Ja myślę, że to z czasem, czas tak naprawdę pokaże, które z tych terminów zostaną zachowane. Ja absolutnie nie miałem jakichkolwiek ambicji do tego, żeby narzucić jakby środowisku jakiś konkretny język w tej sprawie. Jeżeli okaże się, że ludzie wolą używać jakichś innych określeń, gdyż po prostu one lepiej pasują czy lepiej brzmią, to ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Myślę, że nie do określenia akurat jest fajnym określeniem i wydaje mi się, że ono doskonale pasuje właśnie do tego, co w jaki sposób MacLeod tego używa, doskonale pokrywa się z tym, w jaki sposób Ingarden to zdefiniował. Natomiast na przykład linie ruchu czy linie kinetyczne, ja myślę, że tu oba określenia są równie dobre i szczerze mówiąc to byłoby naprawdę świetnie, gdyby okazało się, że jakaś dyskusja wokół tego jest, bo to by znaczyło, że ta teoria komiksów w Polsce właśnie idzie do przodu. Natomiast jeżeli okaże się, że nie wiem, jedna wersja zostanie uznana za właściwą i nigdy nie będzie żadnych specjalnych dyskusji, to będzie znaczyło, że większej dyskusji nie została wywołana. Nie, no ja z chęcią będę poruszał taką dyskusję dzisiaj, no niestety mamy ograniczenia czasowe. Nie chcę się kłócić bynajmniej o to, który termin jest poprawny, który powinien być uznawany, bo
No bo po prostu no, na tym to polega. Chodzi o to, żeby termin był klarowny. Myślę, że na przykładzie linie kinetyczna, linie ruchu, to linie ruchu mi się osobiście bardziej podoba. Twoje tłumaczenie jest bardziej zrozumiałe przede wszystkim. I jestem przekonany to, co powiedział Wojtek Birek, który pochwalił ciebie za tłumaczenie. Również uważam, że jeśli ten komiks trafi gdzieś w miejsca, gdzie jakby nie ma takiego środowiska komiksowego w Polsce, do małych miejscowości, na przykład jakiś nauczyciel będzie robił lekcję języka polskiego z komiksem, czy lekcję plastyki z komiksem i będzie uczył tych terminów, to fajnie. One są poprawne, one są bardzo ciekawe. Ja nie mam nic przeciwko tego, tylko ja po prostu muszę się tych terminów uczyć po prostu na nowo. No. Ale dziękuję ci serdecznie za poświęcony czas. Twoje słowo było bardzo ważne dla dzisiejszej audycji, ponieważ jako tłumacz no, miałeś nie lada problem z tym, żeby no, przetłumaczyć poszczególne terminy, które no, teraz będą konsekwentnie stosowane przez teoretyków, przez badaczy, przez krytyków komiksowych u nas w kraju. Także dziękuję ci jeszcze raz serdecznie za poświęcony czas. Bardzo miło się nam rozmawiało. Nie ma problemu, dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich na kolejny kawałek. Naszym drugim gościem był Michał Błażejczyk, redaktor naczelny zesztów komiksowych, tłumacz Zrozumieć Komiks. Szymon puści wam kawałek, my wracamy już za chwileczkę. Dzisiaj audycja o teorii komiksu praktycznie, ponieważ najpierw zrozumieć komiks McClouda, a teraz przejdziemy za chwilkę do komiks, jego konteksty, który jest wspaniałym uzupełnieniem pozycji amerykańskiej. Ale na początku, jeszcze zanim przejdziemy, ja mam do ciebie pytanie, Wojtku, ponieważ jak był rozdział o dookreśleniu, to na końcu ten szósty, on tu został przetłumaczony jako non sequitur. Ja to kojarzę jako paralogia, aczkolwiek chodzi o to zestawienie kadrów, które nie mają sensu. Tak, że nie mają połączenia ze sobą. Nie mają logicznego połączenia. Czy uważasz, czy kiedyś spotkałeś się z takim komiksem, który by wykorzystywał ten szósty stopień animacji? Na pewno w jakichś internetowych. Mam wrażenie, chociaż nie chcę skłamać, ale mam wrażenie, że widziałem to na przykład w twórczości Dema kiedyś chyba. Ale mogę się mylić. To ja mam dla ciebie ciekawostkę, ponieważ przyniosłem do radia antologię komiksów Japonia i tu jest historia o butach i jest właśnie jedynym komiksem, w którym spotkałem się z tym rodzajem animacji. Już wszystkich zainteresowanych, którzy wiedzą, o co nam chodzi, to odsyłamy do antologii Japonia. Wszystkich tych, którzy dopiero przeczytają McClouda, to niech pamiętają, że będzie taki pewien absurdalny rodzaj animacji. I tutaj proszę ciebie bardzo, chociażby na stronie 34. Masz zestawienie różnych takich maska, obrazków. Maska, liść, kot, coś. I one, one mają jakieś tam połączenie, ale to dopiero czytelnik czytając musi odczuwa. Tak. Dobrze, przejdźmy teraz do komiksu, jego kontekstów. Tak, składa się... Fajną rzecz nakreśliłeś, że dobrze się łączy z Zrozumieć komiks McClouda, ta książka, o której będziemy mówić, ponieważ dużo lepiej mi się czytało właśnie komiks i jego konteksty, kiedy byłem już po lekturze Zrozumieć komiks. McCloud poruszył tam pewne terminy, pewne zabiegi, które są tutaj w tej książce omawiane w wielu artykułach, które się tutaj pojawiły i dzięki temu jakby są, dla mnie były lepiej zrozumiałe, kiedy ja czytałem tę książkę, ponieważ tutaj mamy zarówno takie mocne, silne naukowe teksty, jak na przykład na samym początku od właśnie chociażby pana Jerzego Szyłaka, czy właśnie naszego gościa, pana Wojciecha Birka. No a potem już trochę lżejsza tematyka jest poruszana. Na przykład mamy tu mnóstwo tematów. Tak, mamy mnóstwo. I to jest, że znajdzie ktoś badacz teorii, ktoś, kto zajmuje się i historią komiksu. Także komiks, jego konteksty, jak sam tytuł wskazuje, stara się wyczerpać na różnych płaszczyznach tematykę związaną z komiksem. Zdecydowanie. I na przykład dla mnie osoby, która się interesuje też poza komiksem muzyką czy grami wideo, są dwa teksty idealnie przeznaczone dla mnie, ponieważ ktoś, co się też właśnie rzadko spotyka, ktoś się przyjrzał powiązaniom między komiksami a gatunkiem gier beat'em up, czyli tych tak zwanych chodzonych bijatek. I właściwie kiedy przeczytałem ten tytuł, to zanim go przeczytałem, to pomyślałem sobie, co można połączyć ze sobą w tym kontekście i od razu nasunęły mi się pewne gry, które faktycznie są tutaj wspominane, chociażby taki jak zdaje się, nie chcę pomyśleć tytułu, Comic Zone na konsolę Segi, gdzie bohater był w komiksie i poruszaliśmy się w ramach komiksu, ale też na przykład
stwierdziłem, że kurczę, w sumie na przykład, nie wiem, czy ty grałeś kiedykolwiek w tą grę, Franco, polska gra beat'em up, właśnie chodzą na bijatykę, która wyszła na Amigę. Tak sobie przypomniałem, w sumie tam za pomocą właśnie takich dymków komiksowych, czy tam właśnie takich ikon typowych dla komiksu, były przedstawiane jakby instrukcje, że trzeba iść dalej, albo były dialogi z dymka komiksowych i pomyślałem, że tak, w sumie jest tutaj połączenie i jak najbardziej w tym artykule jest to przerabiane. Tak jak mówię, mnie to ucieszyło, bo fajnie przeczytać na tematy ze sobą powiązane, które ja na przykład lubię. Bardzo fajnym tekstem jest też tekst na temat komiksu i piosenki od Michała Traczyka, gdzie, tak jak w sumie tytuł wskazuje, losy podobne, losy bliźniacze, gdzie porównuje właśnie jak to jest z odbiorem zarówno komiksu i piosenek w kontekście tych zagorzałych fanów literatury, którzy nie uznają komiksu za sztukę i tych, którzy z kolei tylko muzyka klasyczna i nie uznają w ogóle muzyki pop za cokolwiek wartościowego. Albo disco polo. Z innych tekstów ciekawych jest na przykład bardzo fajne spojrzenie na Osiedle Swoboda od Michała Siedzińskiego i Sport i pielęgnacja Marcina Maciejowskiego, gdzie mamy właśnie spojrzenie na polską rzeczywistość potransformacyjną przez pryzmat właśnie popkultury za pomocą tych dwóch wspomnianych przeze mnie komiksów. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł. Dużo możemy się też dowiedzieć na temat webkomiksu, gdzie jest pokazana historia tego i na przykład możemy się dowiedzieć, że webkomiks już istniał na początku lat 90., co jest bardzo ciekawą rzeczą. Zachęcam właśnie do ogółem zachęcam bardzo do zakupu tej książki, ponieważ bardzo dużo można się z niej dowiedzieć i zachęcam właśnie do tego typu artykułów, które właśnie wspomniałem. Rozwija wiele horyzontów, nie ma co ukrywać. Tak, tak, no komiks i jego konteksty, to naprawdę jest o wszystkim. Każda osoba lubiąca komiks i mająca też inne zainteresowania znajdzie coś dla siebie z pewnością, moim zdaniem. I jest to jak najbardziej... Tak, jeśli lubicie czytać o komiksie, jeśli chcecie spojrzeć na coś, lubicie spojrzenia naukowe, popularno-naukowe na temat komiksu, to jest pozycja idealna dla was. I powinna się znaleźć na waszej półce. No właśnie, to jest faktycznie pozycja obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy zajmują się badaniem komiksu. No nie mamy aż tak wiele tych pozycji na rynku Polski. No jest na przykład sztuka komiksu Teodora Toplica. Które się tutaj odwołują bez przerwy. Są publikacje profesora Jerzego Szyłaka, na przykład poetyka komiksu. Jest na przykład z teorii i praktyki komiksu doktora Wojciecha Birka z Wnętrza Centrala. Mamy teraz Scotta McClouda Zrozumieć komiks. Jest komiks kontra sztuka Barta Bytiego. No i komiks jego konteksty, które tutaj dwa słowa ode mnie zaczynają się naprawdę mocnym tekstem profesora Szyłaka. To ptak, to samolot, to ikonotekst. Książka, komiks, picture book. Dlaczego on jest taki niesamowity, ten tekst? Ponieważ Jerzy Szyłak informuje, że, znaczy obala termin jedność ikonolingwistyczna. Znaczy w swojej książce komiks w szponach miernoty w bardzo zrozumiały sposób tłumaczy, czym jest, co znaczy termin jedność ikonolingwistyczna. Tutaj w tym tekście pokazuje alternatywę, jaką jest ikonotekst. Że tak naprawdę komiksy to są ikonoteksty, należą do tego worka, tego zbioru ikonoteksty, co jest no niesamowitym uzupełnieniem wcześniej wspomnianego McClouda, tak, który tutaj no nie bawi, znaczy też zajmuje się troszeczkę tą definicją, ale no podchodzi do tego bardziej... Z innego podejścia, bo z podejścia twórcy komiksowi, tak, przede wszystkim. Także pod tym względem no mocny tekst na początku, który już klasyfikuje komiks, jego konteksty do książki, którą musi przeczytać każdy, kto interesuje się tym medium, który to bada, który poszerza swoje horyzonty. Także podsumujmy dwie niesamowite publikacje, które autentycznie powinny znaleźć się w waszym zbiorku, na który powinniście poświęcić swój czas oraz swego rodzaju środki, czyli zrozumieć komiks Scotta McClouda z wydawnictwa komiksowego. Z kultury gniewu. Z kultury gniewu. Oraz komiks i jego konteksty. Z Instytutu Kultury Popularnej. Żegna się z wami Szymon Dopierała, Wojciech Nelec oraz Filip Bong. Życzymy wam miłej lektury, tak, przez lejcie. Który czytacie komiksy. Zapraszamy oczywiście do Radia Fera za tydzień w sobotę o godzinie 15:00 i no i do usłyszenia. Tak jest. Cześć. Cześć. Ba-da-boom, bing, boom, ba-ba-da-boom, bing, boom, ba-ba-da-boom, bing, boom.
ba ba da bum, bing bo, 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 ba ba da bum, bing b